Przecież do ciebie mówię! Jestem tutaj dla ciebie, przyjacielu! Nazywam się Asia Kowalska i chcę ci powiedzieć o Jezusie! Ale Jezus, którego ja poznałam, nie ma nic wspólnego z tym Jezusem, o którym mówi się w Kościele katolickim! Byłam ponad 10 lat w Kościele katolickim, a teraz przeklinam wszystkie modlitwy, które tam odmówiłam w imieniu Jezusa! Ja w imieniu Jezusa związuję wszystkie siły religijne, które was trzymają! Ja zdejmuję zasłonę z waszych oczu! Dzisiaj jest dla was dzień zbawienia! Dzisiaj przybliżyło się do was królestwo! Dzisiaj macie szansę spotkać się z żywym Bogiem! Nic w waszym życiu tego nie zastąpi! Ja kiedyś, jak byłam małym dzieckiem, miałam takie przeciętne życie! Potem w szkole byłam gnębiona! Bardzo miałam tego dość, miałam złą relację z mamą, taty praktycznie nigdy nie było! Chciałam się zabić w trzecie gimnazjum! Potem spotkałam wspólnotę religijną, katolicką, w której myślałam, że jest mi fajnie, że spotkałam ludzi, którzy mnie rozumieją, z którymi mogę fajnie spędzić czas. A teraz żygam na każdą chwilę, którą tam spędziłam, bo wiem, że to było nic nie warte. Wiem, że żadna modlitwa, którą odmówiłam w Kościele katolickim, ani o milimetr nie przybliżyła mnie do Boga. Żadna formułka, którą odmówiłam, nie przybliżyła mnie do nieba. Chcę was dzisiaj poinformować, że żadna modlitwa nie zaprowadzi was do nieba, ta z Kościoła katolickiego. Chcę was dzisiaj poinformować, że modlitwy do Maryi nie zaprowadzą was do nieba. Maryja żyła dawno temu i umarła. Historia Maryi się skończyła. Dajmy jej święty spokój. Ja przeklinam wszystkie modlitwy do Maryi, mimo że sama odmawiałam ich bardzo dużo, mimo że chodziłam na pielgrzymki piesze do Częstochowy, ze Szczecina, 19 dni, a teraz żygam na to, że tam poszłam, bo wiem, że to było nic nie warte, bo teraz spotkałam w swoim życiu prawdziwego Jezusa, nie takiego z obrazka, nie takiego, co dają chipsy o smaku kościelnym. Spotkałam żywego Jezusa, który każdego dnia odmienia moje życie. Odmienił je raz na zawsze, kiedy go spotkałam. A teraz codziennie tego doświadczam. Kiedy przyjechałam tutaj do Warszawy, brat w Chrystusie powiedział mi, nie znasz Jezusa. I w pierwszym momencie pomyślałam, co on wie. Ja nie znam Jezusa? Przecież mówiłam konferencję w Kościele katolickim. Ja nie znam Jezusa? I zapytałam Boga, Bóg jest moim tatą. Zapytałam go po raz pierwszy szczerze. Tato, czy to jest prawda? Tato, czy ja nie znam Jezusa, czy ja nie znam twojego syna? I odpowiedział mi przez sen, który znalazłam, który spisałam rok wcześniej. Okazało się, że tak, że to jest prawda, że ja nie znam Jezusa. Ale to nie jest nic skomplikowanego. Ja spotkałam Jezusa we własnym pokoju, bo chciałam go spotkać, bo przyszłam do niego. I to jest dostępne dzisiaj dla ciebie. Poza Jezusem jest śmierć. Ten świat jest nic nie warty. Spędzisz tu chwilę, a później trafisz do piekła, jeżeli nie oddasz swojego życia Jezusowi. Jeżeli potrzebujesz, żeby ktoś ci mówił, że ładnie wyglądasz. Jeżeli potrzebujesz, żeby ktoś ci mówił, że jesteś fajny, silny, mądry, żeby czuć się dobrze, to ja ci mówię, że Jezus może dać ci poczucie, że czujesz się dobrze przez cały czas. I nie będziesz potrzebował do tego nikogo ani niczego. Tylko w Jezusie odnajdziesz wolność, której szukasz. Wolność jest dzisiaj tak okrzyczanym tematem. A świat nie daje ci wolności. Świat cię zniewala. Narkotyki cię zniewalają. Seks cię zniewala. Ja też próbowałam narkotyków. Ja też próbowałam seksu. I to wszystko jest nic nie warte bez Jezusa. Moje życie było bez sensu, dopóki nie spotkałam Jezusa. Chodziłabym po tej ziemi, mimo że odmówiłam bardzo dużo religijnych modlitw. To wszystko było nic nie warte. To by mnie nie uratowało. Dopóki nie oddałam swojego życia Jezusowi, byłam skazana na piekło. I to nie jest wina Boga, że jesteśmy skazani na piekło. To my tak wybieramy. Dzisiaj przed tobą stoi wybór. Dzisiaj ty możesz spotkać się z Jezusem. Jezus, kiedy umarł 2000 lat temu za nas, za mnie i za ciebie, nie poniósł tam tylko i wyłącznie naszych grzechów. Poniósł tam wszelką chorobę, poniósł tam wszelkie zniewolenie, smutek, depresję. On tam poniósł wszystko. Ty nie musisz tego dzisiaj dźwigać. Ty możesz to nareszcie zrzucić na Niego. Dzisiaj możesz się przyznać przed samym sobą, że potrzebujesz Boga. Dzisiaj możesz przyznać się przed samym sobą, ile jest kłamstwa w twoim życiu. I możesz stanąć z prawdą twarzą w twarz. Jezus jest prawdą. Bez prawdy
prawdy nie ma miłości, bez miłości nie ma prawdy. Bóg chce cię kochać, ale nie może cię kochać poza Jezusem. Bóg wydał swojego Syna za ciebie, Jezusa Chrystusa, 2000 lat temu. I to był najwyższy przejaw Jego miłości do ciebie. I ty dzisiaj możesz to przyjąć. Jezus może wejść do twojego życia i może zmienić je o 180 stopni. Nie zatykaj uszu, przyjacielu. Dzisiaj do ciebie przychodzi niebo. Dzisiaj do ciebie przychodzi królestwo. Dzisiaj do ciebie chce przemówić Jezus Chrystus. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Jeżeli chcesz, możesz przyjąć Jezusa. Jeżeli chcesz, możesz chodzić z demonami. Jesteś wolny. W ogóle ludzie, jeżeli chcecie, możecie chodzić z demonami. Nikt wam tego nie zabrania. Jeżeli chcecie, diabeł może was prowadzać na smyczy. Nikt wam tego nie zabrania. Ale ja wybrałam wolność w swoim życiu. Ja wybrałam miłość. Ja wybrałam pokój. Ja wybrałam prawdziwe życie. Nie takie ze ściemą na co dzień. Nie życie w masce. Nienawidzę życia w masce. Nigdy go nie lubiłam. Nigdy nie lubiłam życia w masce. Nie lubiłam swojego życia, dopóki nie spotkałam Jezusa. A teraz kocham moje życie. Teraz delektuję się tym życiem każdego dnia. Delektuję się każdą chwilą. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ojcze, ja wywyższam Ciebie na tym miejscu. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że ci ludzie mogą usłyszeć imię Jezus. Dziękuję Ci za to, że życie może przyjść do ich życia. Że prawda może przyjść do ich życia. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam, że nic nie zostanie wykradzione z ich serca. Dzisiaj przychodzi do Twojego życia Jezus Chrystus. I mówię, kładę przed Tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś zniewolony, smutny, w depresji, cokolwiek. Jeżeli jest w Twoim życiu coś, czego chciałbyś się pozbyć, podejdź. Położę na Ciebie ręce, pomodlę się o Ciebie. Jesteśmy tu dla Ciebie. Przyjaciele, nie bagatelizujcie tego. Bo nigdy więcej, nigdy więcej możecie nie usłyszeć Ewangelii. Nigdy więcej nie możecie usłyszeć słowa Jezus. Może to jest jedyna okazja w Waszym życiu. Nie straćcie tego. To Wam powinno zależeć. To wy chcecie iść do nieba. Dzisiaj możesz przyznać się przed sobą, że chcesz iść do nieba. Maryja nie zapewni ci nieba. Kościół katolicki nie zapewni ci nieba. Nic nie zapewni ci nieba poza przyjęciem Jezusa do swojego życia. I do tego cię dzisiaj zapraszam. Ale jesteś wolny, rób co chcesz. Ale wybierz życie, abyś żył.